Hej, cześć, witajcie, to znowu ja. Szczęść Boże. Także nadal wchodzimy na tą samą górę, którą jest Królestwo Boże. I nadal jesteśmy u źródeł. U źródeł wody żywej, mam nadzieję. A na pewno u źródeł Wisły, bo tam płynie biała Wisełka. Co mogę powiedzieć dzisiaj? Nadal wchodzimy na Baranią. I w zasadzie schodzimy od dawna. Jesteśmy zmęczeni, ale jedna rzecz, którą taką fajną zauważyłem. To już zauważyłem dawno temu, jak wchodziłem w Tatrach na Rysy. Dzieci. Bądźmy jak dzieci. Widzieliście kiedyś takiego, no nie takiego, ale wiecie, metrowego brzdąca albo mniej, który wbiega na Rysy bez łańcucha? Ja widziałem. Tutaj też jest pełno dzieci. Dzieci wchodzą w góry lepiej niż dorośli. Dzieci idą do Królestwa Bożego lepiej niż dorośli. Bądźmy jak dzieci, nie? Taka Boża dziecięca radość to jest w ogóle super, ta młodość, jak się na nich patrzy. No i widziałem też dzisiaj starszą panią, którą jej prawdopodobnie dzieci, już starsze oczywiście, prowadziły w górę na szczyt. I ta pani była taka uśmiechnięta, ale to nie był taki zwykły uśmiech starej pani, tylko to był uśmiech dziecka. No i tacy musimy być, nie? Widziałem też faceta, który chodził, był, nie wiem, może miał 70 lat i był w samych shortach. Może dla nas obrzydliwe, ale przecież szedł jak dziecko, nie? Także trzeba być jak dzieci. Bądźmy jak dzieci. No i mam nadzieję, że będziecie jak dzieci. Z Bogiem, cześć, pa!